I nadeszła wiekopomna chwila rozstania się z polem namiotowym. Ale zerknijcie na termometr, a żal jechać. Żal jechać, nie wiem, czy ten termometr jest widoczny. W momencie filterkiem pokręcimy. Niesamowite. Godzina na 11.17, 34, 36. Także tu jest duszno, bo wiatru nie ma. Chociaż na razie go włączymy, niech się pomuci powietrze. Niech się muci. Tak wygląda nasze pakowanie się. To wszystko musimy zmieścić w nasze obydwa pojazdy. I powoli nam wszystko ubywa. Chowa się to wszystko w samochodach, znaczy w samochodzie i w przyczepie. Tak to wygląda. Wentylator jeszcze nie pochodzi. Właśnie na tę stronę. I jeszcze chwilka. Jak to mówią, trzeba usiąść przed drogą. Także sobie usiądę, sapnę. Niebawem. O, już się poganiają. A teraz idziemy się z szefem kempingu rozliczyć. Już zapłacony, potwierdzony. Możemy się w drogę podpinać i jechać. I to był ostatni rzut okiem na jezioro Gardno, które bardzo tu lubię. Park Słowiński. Na plaży się powygrzewałem. Jeszcze rzucimy okiem na kemping w takim razie, bo ładny widok stąd jest na kemping. Jak dla mnie, to w tym miejscu właśnie, gdzie jestem, jakby tu powstała ambona do obserwacji właśnie jeziora Gardno, to myślę, że w wolnych chwilach po zjechaniu z trasy rowerowej to bym właśnie tu przesiadywał z aparatem, także lub kamerą. Także Damian Przemyśl, myślę, że ten film obejrzysz. Jeszcze podeślę ci link. Kto to jest Damian? Właściciel placu tego kempingu. Dobra, powoli się szykujemy. I jeszcze sobie zerkniemy na to, co wkoło widać wjazdu na pole namiotowe. Tak, właśnie słyszałem turystów, którzy kościółek w rowach uznali za średniowieczny. Ja jeszcze sprawdzę, że na pewno on jest średniowieczny. Ale to już innym razem. Teraz się przejdę w pewne miejsce. Na pewno już ci, co tu byli nieraz w rowach, to wiedzą, gdzie się wybieram. Tak, tu za mną bardzo ładny klasyk Wurstnera stoi. Najdłuższa przyczepa z lat 70. Idziemy dalej. Coś dla ponownej wiadówki. Bardzo ładna i bardzo duże okno ma. Po mojej lewej stronie mamy koniec pola namiotowego Krystyna, a znajdujemy się na bardzo starym cmentarzu słowińskim, bo nie tylko kluki mają taki cmentarz, ale też mają rowy i właśnie on jest przede mną. Wzgórze, na których chowano wodzów dawno, dawno temu, a później cmentarz miejscowej ludności. Zobaczmy go. No i dotarliśmy na szczyt tego wzgórza, gdzie no trochę się pozmieniało. Prawdopodobnie niektóre pomniki zostały zabrane do odnowienia. Niektóre jeszcze są na miejscu. Gdy tu byłem pierwszy raz 40 lat temu, to tego było niestety więcej. Był jakiś szczątkowy płotek,
go nie widać, nawet śladu po nim nie ma. Także jest to miejsce, można by rzec, święte dla miejscowej ludności, która tu kiedyś mieszkała. Dobrze, przejdźmy się po tych fajnych jeszcze. Widać szczątki właśnie takiego grobu, tu po prawej też. Niestety nie widać i na tym pomniku, który jest pochowany. Może na innym zobaczymy. I właśnie widzę jeden taki pomnik. Moja dusza spoczywa w ciszy. Mi chyba chodzi o to, żeby nie przeszkadzać spoczywającej duszy. No, niemiecki słabo znam, prawie wcale. Kamerzysam w Sparmie i tak to mniej więcej być może jest tu napisane. Przejdźmy dalej. I tutaj mamy najlepiej zachowany pomnik Klausa Müllera, który urodził się w 1894 roku, zmarł w 1942, czyli podczas wojny. Bardzo ładnie zachowany, słuchajcie. Także jeżeli jego rodzina jeszcze żyje, zapalcie swojemu praprzodkowi znicza na wszystkich świętych. Tak, trochę smutne, że tutaj jest tak pusto i to jest zdewastowane, chociaż wiem, że na Facebooku istnieją ludzie, którzy to chcą odnowić i bardzo ładnie z ich strony. Bardzo ładnie. Tutaj, z tego co pamiętam ze zdjęć, to była brama, furtka, przez którą się wchodziło na ten cmentarz. Na tych starych zdjęciach właśnie tak to wyglądało, że tą ścieżką wchodziło się na ten cmentarz, który jest po tej właśnie stronie. Także tu był płotek. Także mniej więcej tak pamiętam właśnie te resztki płotka, które tutaj były. A jak on wyglądał, to tak przez mgłę już. No dobrze, no. Tu już powoli udajemy się z powrotem na kemping, a jeszcze jako ciekawostkę powiem taką ciekawostkę, że z tej strony zawałem zaczyna się. Jako ciekawostkę wam powiem, że tam się znajduje Park Narodowy Słowiński, do którego bardzo lubimy chodzić, jeździć po nim rowerami, zwiedzać, podziwiać roślinność tutejszą. Ciekawą rzeczą jest właśnie to, że tu żyją ryby. Trzeba było sprawdzić w jakiejś mądrej książce, jakie tu rybki żyją. I historię w ogóle tego jeziora Garno, jak powstało. I wychodzimy właśnie ze wzgórza cmentarnego w Browach. Taką właśnie dróżką. I to jest właśnie ten moment, w którym nasz zaprzęg gotowy do drogi powrotnej rusza. Podziwiajmy ostatnie chwile. Godzina 14:14. Podziwiajmy tutaj te ostatnie chwile na kempingu. Wszystko było? Tak, ma to prawy lusterko sobie stawione. Nie zawał.
Dobra frytka? Super. A po czym to poznajesz? Są z soli. Bez soli?